serce. Ostatni twój list wprawił w dziwny stan. Tak się tłukło w mej piersi. Myślałam, że się z niej wyrwie i pobiegnie do ciebie. Taka zapłata za to, że ciebie gorąco pokochałam? Wszyscy zauważyli całkowitą zmianę w moim nastroju, w mojej osobie i w moim postępowaniu. Moja matka rozmawiała o tym ze mną, z początku cierpko, później z jaką dobrocią. Nie wiem, co jej powiedziałam. Wydaje mi się, że wszystko jej wyznałam. Mariana, co się z tobą dzieje? Dlaczego nic nie mówisz? Oficer? Jaki oficer? Zabraniam ci tak myśleć. Wstecz nam przynosisz. Nie wiem, co jej powiedziałam. Wydaje mi się, że wszystko jej wyznałam. Z pewnością nie spodziewałam się, jak byłam słaba. Ani nie potrafiłam przewidzieć tego wszystkiego, co teraz muszę znosić. A już dłużej nie mogę trwać w stanie, w którym się znajduję, bo nie ma zmiany, która by mnie zadowoliła. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Kochając Cię, zaznałam niepojętych rozkoszy, ale kosztują mnie one teraz straszne męki. Wszystkie uczucia, które wywołujesz we mnie, przekraczają wszelką miarę. Twoje zachowanie pasuje raczej do tyrana, który dąży do egzekucji, niż kochanka, który powinien chcieć zachwycać. Bardzo dobrze, że ta namiętność, która ogarnęła całe moje ciało i duszę, była dla ciebie jedynie krótką zabawą. Moja miłość była dla ciebie jedynie wyzwaniem, lecz twoje serce nigdy mocniej nie zabiło. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteś godzien tych uczuć, a ja znam dobrze wszystkie twoje wady. Nigdy jednak nie znajdziesz takiej miłości jak moja. A wszystko poza nią nie ma znaczenia.